Aleksander Hutyra, sporty.walki.org, z nami Bartek Gładkowicz. Cześć, witam wszystkich. Jest obóz Artnoxu, ostatnio no, jest zaskoczenie, że wpadłeś jednak mimo wszystko. No jest teraz złość sportowa, to muszę się przygotować bardzo dobrze. Wiadomo, no rozczarowany jestem wynikiem, dlatego od razu stwierdziłem, że nie ma co tutaj płakać, siedzieć w domu i stać kciuka, tylko trzeba wrócić na salę, poprawić błędy, wzmocnić się i po prostu wykorzystać tą nauczkę do ciężkiej pracy i żeby po prostu na bieżąco już poprawiać to, co się nie udało. Jasne, nie było takich zaleceń od menadżera, trenera, żebyś jednak został w domu? No zalecenia wiadomo są zawsze, wszyscy się martwią, żeby jednak tutaj zaleczyć rany i tak dalej, jak widać tutaj jeszcze są jakieś tam blizny wojenne, ale po prostu oni też wiedzą, jak ja się czuję, więc od razu nawet nikt mi nie powiedział, że wiesz co, odpuść sobie tylko, dobra, chcesz pracować, jest ta złość, jest to ta motywacja, no to też przytaknęli mi i po prostu jestem tutaj i wracamy wkrótce. Oglądałeś już walkę? Oglądałem skróty, tam urywki, no po prostu, no nie wygląda to super, więc nie chcę się też zadręczać tym, no już wiem mniej więcej, co tam zrobiłem źle i po prostu też ciężko mi wyciągnąć wnioski w sumie z tej walki, bo ja tak nie walczę, więc to było po prostu tak, że tego dnia się nie czułem sobą i no totalnie nie wiem, z czego tutaj się uczyć do końca, bo to ja tak nie walczę, więc to jest po prostu osoba, którą muszę zakopać w grobie głęboko i wrócić ten stary ja, który wygrywa po prostu walki i walczy tak jak walczy, czyli z głową. Ale już gdzieś tam myślałeś o tym, że ewentualnie z kim i na jakim jakby poziomie i z kim chciałbyś się odbudować ewentualnie? Wydaje mi się, że chciałbym się bić teraz z kimś mocnym. Od razu po prostu, żeby był ktoś, kto postawi mi też ciężkie warunki, bo o wiele lepiej się zmotywować do takiej walki. Jakoś nie myślałem zbytnio z kim. Wydaje mi się, że znowu tutaj z Babilonem będziemy rozmawiać, bo jednak nie chcę po sobie zostawić takiego niesmaku, że tutaj jednak wszedłem tak niepokonany, miało być fajnie i kupony wszystkim przepadły, tylko chcę po prostu pokazać, że to jednak było podkięcie wypadek przy pracy i zostawić po sobie dobre wrażenie w federacji. I dla innych, którzy są związani z tym. Ale jest taki jeden pan, twój kolega były z programu, który chyba cię nie lubi i gdzieś tam na ciebie nie mówi zbyt miłych rzeczy i chyba chciałby z tobą walki. Myślałeś o tym? Tak, no słyszałem, że Leda ostatnio mówi, że ja nie zrobię na 8-4 wagi, że 9-3 się możemy bić, no to moim zdaniem to jest trochę misja samobójcza, bo ja się w tej wadze czuję jak najlepiej. Dla niego może być to ciężki pojedynek. Wydaje mi się, że teraz jak zobaczyli wszyscy taki słaby mój występ, to mogą teraz się wszyscy na mnie rzucać. Wiadomo, jak jesteś w słabszej dyspozycji, to zaraz wszyscy chcą się z tobą bić i tak dalej. Że Artur mówił, że właśnie dostał parę telefonów takich osób, które zobaczyły tę walkę. Wcześniej się nie odzywaliście, a teraz po tym występie chcecie się zombić po kolei, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał, także zapraszam. Jasne, odważne słowa, ale pewność siebie od ciebie bije mimo tej porażki, też humor dopisuje. Tak, no jasne, no nie ma co się tutaj, no co ja mam się mazać, wiem już, że po prostu no nie pykło, bo no to nie byłem ja, nie byłem sobą i wiem, że te wszystkie osoby, które teraz chcą się na mnie jakby wybić i chcą mnie teraz kąsać i tak dalej, no to tylko pokazuje ich słabość i ja jestem dalej pewny siebie, wiadomo, że nie byłem arogancki przy tej walce, wydaje mi się, że to też nie pozostawiłem żadnego słabego wrażenia. Rozmawiałem z Robertem po walce, pogratulowałem mu, też właśnie spisaliśmy się na Instagramie, tam Robert mnie zapraszał do siebie na treningi, więc też mówiłem, że mogę mu pomóc przy przygotowaniu do następnej, więc nie ma żadnej złej krwi. Podeszliśmy czysto sportowo, tutaj z Andrzejem też gadałem, że nie mam nic za złe jemu, że był w narożniku u Roberta, no to jest po prostu sport. Tamtego dnia był Robert lepszy, no i no co tu dużo gadać, wracam silniejszy, biorę się za wszystkich, którzy tak naprawdę teraz chcą mnie kąsać i no myślę, że Clark Kent pokaże jeszcze nie raz, że to był tylko wypadek przy pracy. Czyli kolejka jest długa. Tak, kolejka jest długa i myślę, że będę każdego obsługiwał po kolei, ale bardzo szybko będę te zamówienia realizował, więc tak jak mówiłem wcześniej, po kolei, żeby nikt dwa razy nie dostał. Czyli co miesiąc? No myślę, że teraz chcę wrócić zaraz bardzo szybko, więc w tym roku myślę, że jeszcze dwie walki bym chciał stoczyć, więc no na początku roku też jakiś tam większy rytm złapiemy i myślę, że w tym roku jeszcze dwie waleczki, w przyszłym tak idealnie by było 4 stoczyć. No, ambitne plany. To co, no mogę ci życzyć tylko tego, żeby się inaczej skończyło niż tym razem, ale z pewnością też wyciągnąłeś lekcję, bo to był mocny rywal. Tak, no mimo tego, że byłem ogromnym faworytem w tym starciu, no to jednak faworytem, ja tak jak mówiłem wcześniej w wywiadach, nie lubię być nazywany takim mianem, bo po prostu to jest takie nie krzywdzące też dla drugiego zawodnika, bo jednak, tak jak powtarzam, zawsze w klatce jest 50-50 i nigdy nie ma pewności, no ja nie miałem dnia po prostu, tak, i też to wyglądało tak, że no to ten mój faworyt to wcale nie był jakiś pewniak i też pewnie, tak jak mówię, wiele kuponów powpadało, bo tam ludzie się już do mnie pruli w komentarzach i tak dalej, że pewnie
pewniaczka im tutaj zepsuło im cały kupon i tak dalej, więc no jest to jakby też dla mnie jakaś tam nauczka i wydaje mi się, że i tak dobrze się zachowałem w tym wszystkim. No, porażka to jest po prostu część życia, bez porażki nie rośniesz i jak to mi napisał ktoś na właśnie Instagramie też, że zawodnik bez porażki jest jak żołnierz bez karabinu i uczeń bez jedynki, więc no po prostu muszę to przyjąć na klatę jak facet i poradzić sobie z tym. Jasne. Tak jeszcze pytanko, bo czy ta sytuacja z programu tylko jeden, ona jakby nauczyła cię czegoś, żeby jednak zmienić kategorię wagową, czy szybciej zacząć zbijać? Nie, no teraz akurat zrobiłem wagę, kilogram za mało zrobiłem, więc zamiast 84,5 zrobiłem 83,5, więc to też jest jakieś tam zaskoczenie oczywiście dla tych, co mówili, że nie zrobię wagi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że jakby wagowo to nie był po prostu problem, bo ja robiłem to tak jak zawsze. W programie po prostu zużyło się na tyle czynników, że nawet już nie chcę mi się tego tłumaczyć, no ale po prostu nie była to standardowa sytuacja i wszyscy co mówią, że ja po prostu nie zrobiłem sobie wagi, bo mi się nie chciało, bo bym leniwy, no to możecie się puknąć po prostu i pomyśleć, no jednak jestem odpowiedzialnym facetem i nie robię czegoś takiego, że nie wiem, pieprzam sobie Nutellę w łazience, tak jak nikt nie patrzy, później zgrywam głupiego, że nie wiem o co chodzi i waga nie schodzi. Także no z wagą tutaj poszło jak najbardziej. No trochę mnie to rozczarowało, że jednak w tym roku tak mi nie poszło w tym programie, że nie zrobiłem tej wagi, no i teraz porażka pierwsza w karierze, więc no to jest trochę takie deprymujące, tym bardziej, że no myślałem, że tutaj przekuję tą sytuację już w tej walce na jakąś tam dobre, pozytywne rozwiązanie i zakończenie tej historii po programie, no ale niestety, jak widać, czasami życie po prostu łapie cię za włosy i na ziemi cię jeszcze bije dwa razy, więc teraz trzeba się otrzepać pelerynę, wytrzeć buzię i iść dalej, no co. Czyli 8-4 to jest teraz taka docelowa twoja kategoria. No właśnie gadamy jeszcze z Arturem co i jak, zobaczymy też jak się ustabilizuje teraz waga po tej walce. Przeważnie było tak, że po prostu po walce wiadomo, wygrałem, to mogłem sobie, zasłużyłem sobie na jakoś tam świętowanie i nagroda i tak dalej, ale teraz nie czuję po prostu, jakbym tak zrobił, to bym się czuł źle i po prostu od razu mówię, wróciłem w ten reżim treningowy i w zasadzie no co w piątek była walka, dzisiaj mamy poniedziałek, wczoraj jeszcze byłem na treningu, więc no wydaje mi się, że ta waga dużo nie skoczy i zobaczymy też jak będę się trzymał na co dzień w tej wadze i no i zobaczymy, być może no zrobimy jeszcze jakieś podejście do 7-7, jak po prostu ustabilizuje się ta waga na co dzień. Czy 9-3 z Ledą? Nie, no myślę, że 9-3 z Ledą to jest bzdura. Ja mi się wydaje, że on też bardzo stęka jak robi wagę, bo ja już jestem doświadczony w tym i po prostu już wiem co i jak, z czym to się je. I teraz zrobiłem tą wagę tak naprawdę w ten sposób. No, jeśli Leda chce się bić ze mną 9-3, no to muszę cię rozczarować, zejdźmy do 8-4 jak ludzie. No i wtedy możemy się prać, nie ma problemu, także wiem, że teraz Leda potrzebuje mnie bardziej niż ja jego, no bo ja zawalczyłem jednak, wiadomo, no nie udało się, ale no ja czekam oczywiście na propozycję. Nie uciekam od walki. W tym wywiadzie, co tam właśnie Leda mówił, że ja nie zrobię tej wagi, no to po prostu taki no farsa, więc no nawet nie chcę tego komentować już. Jasne, a no to my w takim razie czekamy na potwierdzenie jakiejś walki i życzę powodzonka. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Chciałbym jeszcze raz podziękować z góry wszystkim, co byli ze mną, za wszystkie słowa otuchy i oczywiście moim sponsorom Toolmax, Karodnowa, Special Space, Tax Office, Agamet i wielu, wielu innym, Doktor Natural, Doktor Green Top. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za pomoc i obiecuję, że jeszcze nie raz będziemy świętować sukcesy. Jasne, dzięki. Dziękuję. Dalej, tak po 10 lat, i to samo. Zobaczmy, jak się odbywa. Zobaczmy, jak się odbywa. Zobaczmy, jak się odbywa.